Rozmawiamy kilka dni po decyzji brytyjskich wyborców. Którzy podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej, co stawia znak zapytania w sprawie dalszego trwania Unii Europejskiej. Dass sich diese für ein Verlassen der Europäischen Union entschieden haben, stellt das europäische Projekt an sich in Frage. Jak pani interpretuje te wyniki brytyjskiego referendum? Co społeczeństwo brytyjskie chciało pokazać brukselskim elitom? Was wollte die englische Bevölkerung der Brüsseler Elite zeigen? Also, was ich gesehen habe, Entschuldigung, meine Stimme ist etwas runter, ist, dass die hauptsächlich die Nein-Stimmen kamen von der Arbeiterklasse und der Unterschicht, oder also, wie sagt man, Prekariat. Głosy za Brexitem pochodzą przede wszystkim od ludzi o gorszym statusie materialnym z klasy robotniczej, z tak zwanego prekariatu. Und ich kenne viele Leute, meine Freunde und Freundinnen, die Linke sind, die auch dagegen und für einen Austritt gestimmt haben. Ja znam wiele znajomych, wiele przyjaciół, którzy też popierają lewicowe poglądy, którzy też wyznają lewicowe poglądy i byli za wyjściem z Unii Europejskiej. Es ist also nicht so, dass hauptsächlich diejenigen, die gegen Ausländer und Flüchtlinge und so sind, denen gesagt haben, nee, jetzt reicht's, jetzt gehen wir aus der EU raus. Więc to nie jest tak, że to głównie osoby, które były przeciwko imigrantom albo przeciwko uchodźcom, głosowały za wyjściem z Unii Europejskiej. Donald Tusk hat im Übrigen Anfang Mai gesagt bei einem Vortrag, die EU ist am Ende, wir müssen sie neu erfinden und entwickeln, weil ich meine, man hat es jetzt die letzten 1, 2, 3 Jahre gesehen, die ganzen Versprechungen, die man uns immer gemacht haben, ja, so und so viele Arbeitsplätze werden neu geschaffen und Wohlstand und so weiter und so fort. Die Schere aber in der Realität zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Nawet sam Donald Tusk w jednym ze swoich występów na początku maja powiedział, że Unię Europejską trzeba jakby wynaleźć od nowa, ponieważ wiele z obietnic, które były wiązane z byciem w Unii Europejskiej, na przykład wzrost dobrobytu, pojawienie się dużej ilości nowych miejsc pracy, po prostu w ciągu ostatnich lat nie było spełnianych. Tak? Z jednej strony mieliśmy to obietnicę, a z drugiej strony te nożyce między najbogatszymi, najbiedniejszymi się coraz bardziej rozszerzały. Und ich glaube, dass was das Beispiel Griechenland gezeigt hat, wie undemokratisch eigentlich die Europäische Union war. Die Griechen haben einen linken Premier Syriza gewählt und der wollte Reformen machen, dass das Geld etwas gerechter verteilt wird. Die Reichen sollen mehr besteuert werden und so. Und letztlich, endlich, hat er überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Ich glaube, ich weiß, das hat vielen, vielen Deutschen durchaus mal das undemokratische Verhalten dieser EU gezeigt. Wielu Niemcom przykład Grecji pokazał, jak bardzo niedemokratyczna jest dzisiejsza Unia Europejska. Grecy wybrali jednoznacznie lewicowy rząd, tak, Tsiprasa czy tam Syrizę. Tsipras chciał wprowadzić istotne, ważne, prospołeczne reformy, chciał na przykład zwiększyć opodatkowanie najbogatszych itd., itd. I po prostu nie pozwolono mu. Dann letztendlich sind Wahlen dann völlig umsonst, wenn man hinterher eine ganz andere Politik machen muss. I wtedy to po prostu powoduje, że sama idea wyborów powszechnych jest bez sensu, no bo jakie to ma znaczenie, jeżeli potem nie można realizować polityki, którą chciało się realizować. Also unsere Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht hat heute Morgen auch gesagt, eigentlich müssen wir in vielen Ländern der EU jetzt Abstimmungen haben, und zwar aber informierte Abstimmungen. Die Leute wissen ja viel zu wenig, was in Brüssel gemacht wird, was TTIP, CETA oder TISA bedeutet, diese ganzen Freihandelsabkommen. Die Leute werden mit Absicht dumm gehalten. Nasza przewodnicząca frakcji parlamentarnej Sarah Wagenknecht dzisiaj rano powiedziała, że to naprawdę w wielu państwach Europy przydałyby się referenda, ale referenda po rzetelnie przeprowadzeniu kampanii informacyjnej, ponieważ obywatele tych państw europejskich są dzisiaj trzymani
specjalnie w niepewności, tak? Są pozbawieni informacji o tym, co to jest TTIP, co to jest CETA, co to jest ZITA, te wszystkie porozumienia o wolnym handlu. Ludzie po prostu nie wiedzą, co się za nimi kryje, więc trzeba ich doinformować i potem przeprowadzić dalsze może referenda też w innych krajach. Die Holländer haben gegen das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine vor einiger Zeit abgestimmt. Die Iren und die Franzosen damals vor ungefähr 10 Jahren gegen die EU-Verfassung. Daraufhin haben wir den Lissabon-Vertrag gekriegt. Holendrzy parę miesięcy temu z dużą większością odrzucili porozumienie asocjacyjne z porozumienie stowarzyszeniowe z Ukrainą. Francuzi i Irlandczycy około 10 lat temu odrzucili ówczesny projekt Konstytucji Europejskiej, dlatego zamiast tej konstytucji mamy dzisiaj traktat z Lizbony. Und wer kennt schon den Lissabon-Vertrag? Ich habe, weiß nicht wie viele Dutzende von Vorträgen gehalten. Es ist wirklich eine Selbstverpflichtung hinten drin in den Vertrag, dass man, also dass alle EU-Mitgliedsländer immer mehr quasi Geld für die Rüstung und für den Militärhaushalt ausgeben müssen. Das halte ich per se schon mal für verrückt. Und dann haben wir den Euratom-Vertrag als Teil des Lissabon-Vertrags. Das sind die Nuklear-Atomanlagen und so weiter und so fort, die also eigentlich so im Euratom-Vertrag Priorität gegenüber anderen Energieträgern haben sollten. Auch verrückt. Traktat lizboński jest dość mało znany szerokiej publiczności, szerokiej opinii publicznej i zawiera bardzo kłopotliwe, powiedziałabym nawet szalone elementy. Tak? Na przykład zobowiązanie krajów członkowskich Unii Europejskiej do zwiększenia wydatków na zbrojenie. Albo elementem traktatu lizbońskiego są tak zwane traktaty Euratomu, które zakładają wyższość, czy też priorytet energii jądrowej nad innymi źródłami energii. To też oczywiście jest całkowicie szalone podejście. To pytanie, jeśli chciałbym zapytać o strategię lewicy w takim razie. Co powinna robić dzisiaj europejska lewica w kontekście tego kryzysu legitymizacji Unii Europejskiej, by z jednej strony nie bronić tego kształtu Unii Europejskiej, jaki jest obecnie, a z drugiej strony nie stać w tym samym obozie skrajnej prawicy operującej rasistowskim, nacjonalistycznym językiem, dążącym do powrotu do państw narodowych i rozbicia Unii Europejskiej. Mit der extremen Rechten, die sich halt rassistischer oder fremdenfeindlicher Motive bedient und einen Rückschritt hin zu Nationalstaaten möchte. Also ich glaube, was ja nun schon die Grünen und auch Teile der SPD und die Linken sowieso schon lange fordern, ist eine gerechte Verteilung der Einkommen. Das heißt, die Reichen müssen mal richtig besteuert werden. Wir haben es immer wieder gefordert. Aber dann wurden ja Schlupflöcher in Luxemburg aufgemacht und das ganze Kapital, das internationale, das europäische, ist also nach Luxemburg und Panama und so weiter gegangen. Sowas kann man schließen. Das ist nicht nötig, dass wir diese Steuerganzenparadiese haben. Mit diesem Geld in Deutschland sind es mindestens 100 Milliarden pro Jahr. Was könnten wir da alles machen? Infrastrukturprojekte, unsere Krankenhäuser endlich anständig ausstatten, Pflegerinnen, Pfleger einstellen und das gilt für jedes Land. Przede wszystkim Lewica powinna się skupić na postulacie sprawiedliwego systemu podatkowego, obejmującego opodatkowanie wysokich dochodów i majątku. To jest coś, co wielu zielonych już rozumie, nawet część socjaldemokracji, że bez tego nie znajdziemy pieniędzy na tak ważne inwestycje jak infrastruktura, jak szpitale, jak odpowiedni system opieki nad osobami starszymi, żeby to wszystko było możliwe, tak? Żeby ludzie jakby mogli znów doświadczyć zalet lewicowej polityki, to trzeba zamknąć te wszystkie furtki
dla kapitału, żeby kapitał nie mógł uciekać, tak jak do Luksemburga, czy tak jak do Panamy, jak widzieliśmy parę tygodni temu. Und dann, also neben der Schließung der Steuerschlupflöcher, sofort sämtliche Verhandlungen mit, also Freihandelsabkommen, auf Eis legen. Alle. I oprócz zamknięcia, obok zamknięcia tych wszystkich furtek, tych wszystkich wyjątków służących uciekaniu przed opodatkowaniem, trzeba od razu, momentalnie wstrzymać wszelkie pretraktowania, wszelkie negocjacje umów dotyczących wolnego handlu. Wer weiß schon, dass die EU zurzeit mit AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik, verhandelt und sie dazu zwingt, diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu schließen, freie Märkte für europäische Produkte, aber wir werden diese Länder noch stärker ins Elend stürzen. Das heißt, wir produzieren immer mehr Flüchtlinge, weil sie in ihren Ländern nicht mehr leben können. I jeden z takich przykładów, o którym media praktycznie nie donoszą, to są obecne negocjacje z krajami Afryki, Pacyfiku, Wyspy czy obszaru karaibskiego, w których Unia Europejska dąży do tego, żeby im narzucić też taką neoliberalną politykę otwartych rynków, co spowoduje dalsze pogłębienie się biedy, nędzy tych krajów i spowoduje zwiększenie liczby uchodźców. Tak? Czyli my, wymuszając na tych krajach przystąpienie do stref wolnego handlu, przyczyniamy się do zwiększenia ilości osób, które uciekają z powodów ekonomicznych. Und wo wir jetzt auch, was wir unbedingt machen müssen, nicht nur als Linke, aber auch, dass es einen Plan B entwerfen, falls das EU-Türkei-Abkommen, dieses dreckige Geschäft, nicht zustande kommt. Es wird nicht zustande kommen und mit Erdogan soll man auch keine schmutzigen Abkommen schließen. I my, zresztą nie tylko my jako Lewica, ale w ogóle my jako klasa polityczna, musimy się też przygotować na fiasko porozumienia Unii Europejskiej z Turcją, jeżeli chodzi o rozwiązanie kwestii uchodźców. Ja uważam, że to porozumienie prędzej czy później się rozpadnie. Zresztą nie popieram jakby podpisywania umów z Erdoganem i dlatego my musimy przygotować plan B na wypadek, gdyby właśnie okazało się, że dalsze podtrzymywanie tego porozumienia będzie niemożliwe. No, also die EU hat versprochen letztes Jahr schon 66.000 Geflüchtete aus Italien und aus Griechenland in andere EU-Länder zu bringen. Davon sind 5.000 gerade mal umgesiedelt worden. Also, und dann, wenn die Boote von der Türkei wiederkommen, müssen wir eigentlich eine Luftbrücke machen. Und das geht auch, ja. Und die Leute in andere EU-Länder bringen. Und Geld genug ist dafür da. Und dann kann auch Polen und andere Staaten, wenn sie dementsprechend personell und finanziell ausgestattet werden, auch viele Leute aufnehmen. Das sind ja Leute, die vor Krieg flüchten und wo wir teilweise dran schuld sind, weil wir die ganzen Waffen dorthin liefern. Kolejnym przykładem jest to, jak w jak niewielkim stopniu Unia Europejska wywiązała się ze swojej ubiegłorocznej obietnicy, jeżeli chodzi o przetransportowanie 66 tysięcy uchodźców z Grecji i Włoch do innych krajów Unii Europejskiej. Z tej puli 66 tysięcy osób przetransportowano, przesiedlono raptem 5 tysięcy. Więc trzeba się po prostu przygotować na sytuację, w której znowu będziemy mieli duży napływ uchodźców z Turcji. Trzeba rozważyć możliwość utworzenia nawet mostu powietrznego, po to, żeby po prostu ci ludzie nie musieli narażać swojego życia, pokonując tą ciśnienie na statkach i przygotować się właśnie na to rozwiązanie. Zresztą my mamy też moralne zobowiązanie, żeby się z tym uporać, ponieważ w wielu częściach świata to dzięki broni naszej produkcji nadal toczą się te konflikty zbrojne. Tak? Czyli my jakby sami przyczyniamy się do tego, tak samo jak wcześniej przyczynialiśmy się przy okazji tych umów o wolnym handlu do pogłębiania strefy biedoty, nędzy. Tak samo tutaj przyczyniamy się do tego, że w innych częściach globu toczą się wojny, tak, naszą bronią. Więc dlatego mam moralne zobowiązanie, żeby też pomagać tym, którzy uciekają przed tymi właśnie wojnami.